Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce w terminie od 18 kwietnia do 4 czerwca organizuje szkolenie podstawowe dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu sokółskiego. Jest to szkolenie podstawowe przygotowujące ratowników OSP do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. W dniu dzisiejszym odbywają się szkolenia praktyczne, podczas których zapoznajemy strażaków ze sprzętem do gaszenia pożarów. W maju natomiast w ramach szkoleń odbędą się zajęcia z gaszenia pożarów wewnętrznych, użytkowania aparatów ochrony dróg oddechowych, które testem w komorze dymowej ośrodka szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Łapach. W ramach szkolenia odbędą się również zajęcia z zakresu działań ratownictwa drogowego. Będziemy chcieli przeprowadzić zajęcia praktyczne na szrocie, metody, zapoznać strażaków z metodami uwalniania osób poszkodowanych z uwięzionych pojazdów. Odbędą się również zajęcia dotyczące zasad prowadzenia łączności radiowej oraz kierowania ruchem podczas prowadzonych działań. Zajęcia zakończą się egzaminem, który, jak mówiłem, odbędzie się w czerwcu. W naszym szkoleniu biorą udział strażacy z jednostek OSP typu S z 9 gmin naszego powiatu. Zgłoszonych na kurs zostało 62 strażaków. W tej chwili ćwiczy grupa ponad 40 strażaków.